Siema ludzie, tutaj Zakolników i witajcie bardzo serdecznie w kolejnym materiale na Totalnych Dramaturgach, a dzisiaj będzie kolejny versus Courtney versus Sky. Tak jest, kurde. Dwie mocne zawodniczki w konkurencji, która by mogła wygrać finał, ale może najpierw przybliżę obie postacie. Courtney, jak pamiętacie, jest to postać omawiana tutaj po raz chyba 50. któryś tam. W pierwszym sezonie wiadomo jaka była w miarę miła, sympatyczna do momentu, kiedy Harold ją, można powiedzieć, wkopał w eliminację po sfałszowaniu głosów, potem się na nim ściła. Ale też był fajny moment w przyjaźni z Duncanem, powiedzmy taka relacja dosyć ciekawa była, no widać było, że się lubili nawet, że się podkochiwali sobie. W drugim sezonie wiadomo jaka Courtney była, była typowo taką zołzą, chciała się na siłę wepchać w program. Grała dosyć mocno i doszło naprawdę daleko, bo praktycznie odpadła w odcinku aż 20. Czekajcie, 20 chyba 4 z tego co pamiętam. Dokładnie tak, 24 albo 22 odcinek odpadła na planie totalnej porażki. W trzecim sezonie Courtney już była taka, no jeszcze chyba w sumie nawet gorsza, bo był ten kurde trójkąt miłosny pomiędzy nią, Gwen a Duncanem. I tutaj no, to już kompletny odjazd był. Każda z tych trzech postaci dużo się pogorszyła i Courtney tak samo. Uważam, że to już nie była ta sama postać, którą lubiłem w pierwszym sezonie, która była jedną z moich ulubionych w sumie postaci. Mimo, że nie była jakoś mocno tragiczna, to już taki byłem uprzedzony do tej bohaterki. Natomiast w Plejadzie Gwiazd, niby coś tam próbowano z tą postacią zrobić dobrego, ale co, pogmatwano wątki fabularne z trzecim sezonem, jeśli chodzi o jej zachowania i tak dalej, w ogóle zatracenie tak jakby charakteru kompletnego i potem powiedzmy, że chęć wywalenia każdego, to było coś po prostu okropnego, powiem wam szczerze, naprawdę mi się to kompletnie nie podobało, ale dobra, mniejsza, ale patrząc na to, jak ona sobie radziła w programie, to uważam, że dobrze ogólnie sobie radziła na tle, powiedzmy, sezonu pierwszego i trzeciego, bo drugi to tam od połowy do drugi się, można powiedzieć, że się nie liczy. I Plejada no doszła daleko, bo aż do 11 odcinka, gdzie potem wszystkie jej, powiedzmy, brudy wyszły, jak to nazwę. No ale co, tak mniej więcej wygląda sprawa z Courtney, a teraz Sky. Sky, szczerze, dobra postać, ale irytował mnie ten wątek z Dave'em i ta cała ich miłość, która tak naprawdę nie istniała, ponieważ ta druga strona, czyli Dave, był ciągle odrzucany, było źle, było chujowo. Ale natomiast tego, jak patrzę na te wątki fabularne pod względem takim, jak sobie radziła w programie, no, radziła sobie zajebiście, bo w jednym zakończeń nawet wygrała, więc powiedzmy sobie szczerze, dobra postać, jeśli chodzi o konkurencję w programie. Natomiast zła postać, jeśli chodzi o charakter, zachowanie i manipulowanie, powiedzmy, wokół wiadomo którego gościa, że najpierw było tak, potem tak, wiadomo, robienie z nadziei. Aj, no wiecie, no niezbyt sympatyczna postać, a jeśli chodzi o takie uzdolnienia i radzenie sobie w programie, to naprawdę mocna zawodniczka to była. No, Sky jest dobrą zawodniczką, no i tutaj jakbym miał jedną i drugą postawić w zestawieniu, jakby miały ze sobą konkurować, powiem wam tak, byłaby niezła jatka, radziłyby sobie bardzo dobrze i ja uważam, że Sky może by mogła wygrać, ale moim zdaniem Courtney jednak ma większe doświadczenie pod względem występowaniu w programie, więc tutaj ona bardziej by sobie mogła poradzić, mimo że jedna i druga ma atletyczne tak jakby zdolności, podejście powiedzmy takie taktyczne, więc mogło być bardzo na równi, w zależności od zadania jakie by tam, wiadomo, pan prowadzący dał, czyli Chris McLean, to taki byłby zakończenie, taki byłby finał. Cały jakby to można powiedzieć tej śmiesznej, nazwijmy to, opowieści, więc tutaj patrzcie na to mniej więcej ludzie, jak to wszystko wygląda. Ja stawiam, że ona by raczej wygrała, ale nie jestem tego pewny, nie chcę tutaj strzelać, że tak powiem, która by wygrała, ale ja stawiam na przykład na Courtney. Ja nie wiem, jakby to u was wyglądało, dajcie znać w komentarzach, mam nadzieję, że wam się podobało. Tutaj był Zakolników, trzymajcie się i cześć, na razie.